powiedzcie mi, jak się tu wam żyje? Dobrze. Dobrze? Tak, jak mi to dobrze. Cały czas tak? Jestem od maleńkości. Tak. Nie przeszkadza mi nic tutaj. No ale te warunki są dobre, uważacie, które tutaj są? Mieszkaniowe? Co? Bardzo. Mogą być bardzo dobre. Co? Dobrze. Jesteście zadowoleni z tych warunków? Tak. No a co by wam tu było potrzeba? Co byście chcieli? Zupełnie nic. Co? Zupełnie nic. Zupełnie nic i byście nie chcieli, a jakąś pomoc tu macie od miasta? Wiem, że wam coś tutaj pomagali w życiu codziennym. Co? Co? Pomagają nie. Wam coś? Nie. Przychodzi was tutaj ktoś do was, żeby was zapytać się, jak się wam żyje, czy wam czegoś nie trzeba? Nie. Co? Nie. Nie przychodzi nic. A tu była kiedyś taka świetlica z komputerami. Tam było. No właśnie, co się stało z tą świetlicą? Zamknęli, nieczynna już. Nieczynna jest? Nie. Nieczynna, a chcielibyście, żeby jakieś takie było miejsce takie dla was do spotkań, dla Romów? No. Co? Byłoby jakaś salka, taka rozrywka, bilard. Chcielibyście, żeby coś takiego było, prawda? Czyli tutaj, a nie wiecie, co się stało z tymi komputerami, z tą świetlicą? Nie wiem, nic. Po prostu zamknęli teraz. Powiedzcie mi teraz taką rzecz, jak to jest, czy tutaj te ostaną się te wasze domy, bo tamta część tego osiedla została już zburzona. No nie wiem. Co? Jak ja wiem, to ten barak jeszcze ma być jakieś 5 lat. Jeszcze ma być 5 lat, tak? Aha, czyli na razie nikt wam nie mówi, że nie. żeby się stąd wyprowadzić. Wyprowadzić. A tu jeszcze mieszkają też inni ludzie poza Romami, prawda? Tak, tak. No kto tu mieszka? Jacy to są ludzie? No? To sama patologia. Zadowoleni jesteście z tych sąsiadów? Nie. Sama patologia. No ale są jakieś tutaj problemy z tymi ludźmi? No, teraz już nie, ale tam nie to były. Problemy były? No, mówili, że cygany, takie coś. Że przesywali was? Tak. Tak? Tak. A teraz się uspokoiło, nie? Aha.